Aniela Salava, patronka dnia dzisiejszego, przyszła na świat w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej pod Krakowem dnia 9 września 1881 roku. Jej rodzice byli bardzo pobożni i w tym duchu wychowywali swoje dzieci. Aniela ukończyła zaledwie 2 klasy szkoły podstawowej. Na dalszą edukację nie pozwoliły jej obowiązki domowe. Mimo słabego zdrowia, Aniela bardzo chętnie oddawała się pracy. Bóg obdarzył ją niezwykłą urodą i bogatym wnętrzem duchowym. W roku 1897 przybywa do Krakowa i znajduje tu pracę jako służąca. Na jej życie duchowe miała wpływ śmierć Teresy, jej 25-letniej siostry. Aniela zdała sobie wtedy sprawę, jak kruche jest ludzkie życie i jak ważnym jest przeżycie go dobrze i owocnie. W wieku 18 lat składa prywatne śluby czystości. Wiele czasu, poza pracą, poświęca modlitwie. Żyje bardzo skromnie, okazując miłosierdzie potrzebującym. Chętnie daje jałmużnę. W roku 1900 wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich Świętej Zyty. Codziennie przyjmowała komunię i często wstępowała na adorację Najświętszego Sakramentu. W roku 1912 wstępuje do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Kiedy wybucha pierwsza wojna światowa, błogosławiona Aniela oddaje się służbie rannym żołnierzom. Podczas posługi w szpitalu zaraża się gruźlicą. Choruje również na raka żołądka. Swoje cierpienia ofiaruje za Polskę oraz za pewnego kapłana, który wiele lat później odmieni oblicze Kościoła i świata. Pomimo złego stanu zdrowia służy potrzebującym niemal do końca swoich sił. Bogate jest również jej życie duchowe. Wiele czytała książek ascetycznych. Poza głęboką modlitwą i duchem służby odznaczała się charyzmatem czytania w ludzkich sercach, a w mistycznych wizjach widziała przyszłość, w tym wybranego pół wieku po jej śmierci papieża z Polski. Ofiarowała swoje życie Bogu, a On przyjął tę ofiarę 12 marca 1922 roku, powołując ją do wieczności. Umarła w opinii świętości, a jej beatyfikacji na rynku głównym w Krakowie dokonał 13 sierpnia 1991 roku święty Jan Paweł II. Błogosławiona Aniela Salava jest patronką tercjarzy franciszkańskich, służących, studentów, nieuleczalnie chorych oraz chorych na stwardnienie rozsiane. Jej relikwie znajdują się w kościele świętego Franciszka w Krakowie. Módlmy się. Obdarz nas, Boże, duchem pokory i miłości, którym napełniłeś błogosławioną Anielę Dziewicę, aby jej życie stało się ofiarą żywą, świętą i miłą Tobie. I spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy żyjąc według Ewangelii, stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.